Ludzie od wieków wyobrażali sobie koniec naszego świata. Niektórzy twierdzili, że objawi się on przez zniszczenie wszystkiego za pomocą fal tsunami, wulkanów, tornad i trzęsień ziemi. Inni natomiast twierdzą, że koniec sprowadzimy my sami na siebie lub też po prostu nadejdzie na nas jakieś zagrożenie z kosmosu, jak asteroida. Nie znaczy to, że nie brakuje i ludzi, którzy twierdzą, że koniec świata będzie zjawiskiem mistycznym, w którym Bóg zejdzie na ziemię i będzie sądzić ludzi i zniszczy świat, by następnie całkowicie go zmienić. Niezwykle fascynujące, a także przerażające oprócz faktu, jak będzie wyglądał koniec świata, jest to, co będzie się działo zanim on nadejdzie. Czy ludzie będą uciekać? Czy będą szukali ucieczki z naszej planety? Jak będzie wyglądał świat końca? Tu ciekawą zagwozdkę daje nam Biblia i przede wszystkim Księga Apokalipsy, która według wielu teorii ma opisywać wydarzenie, które wtedy nadejdzie, a mianowicie porwanie do nieba. Ludzie, którzy zostaną porwani i wywyższeni, nie tylko unikną strasznych wydarzeń i męczarni, ale też będą od razu u swojego Boga bez umierania. Co prawda niektórzy twierdzą, że bez umierania nie można wejść do nieba, jednak warto przywołać postacie Eliasza i Henocha, którzy według Biblii weszli do Królestwa Niebieskiego bez doznania fizycznej śmierci. Badacze Biblii od dawna spierają się, jak miałoby wyglądać owe porwanie. Informacji na ten temat udziela nam Ewangelia Łukasza, w której apostoł pisze, że w dniu końca dwoje będą w jednym łóżku i tylko jedno z nich zostanie zabrane. Podobnie jak ludzi pracujących na roli, którzy choć pracują na jednej ziemi, to tylko część z nich zostanie zabrana, a reszta tu pozostanie. Czytając ten tekst możemy czuć nadzieję, że być może to my będziemy mieć ten zaszczyt i odejdziemy, ale jednocześnie możemy czuć lęk, gdyż nawet jeśli zostaniemy wywyższeni, to być może zostawimy tu naszych bliskich, których czeka bardzo ciężki czas. Księga Objawienia Jana mówi też: i wstąpcie tutaj, i oni tak zrobili w obłoku do nieba. Ich nieprzyjaciele zaś tylko na nich spoglądali. W Objawieniu Jana pada też cytat: będą to tylko ci, którzy nie skalali się z kobietami, gdyż są oni pełni czystości i podążają oni za świętym barankiem, gdziekolwiek on się uda. To oni będą wykupieni z pomiędzy wszystkich ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Oni nie kłamią, są w pełni bez skazy. Wiele osób sugeruje, że to właśnie jest opis osób, które zostaną zabrane do nieba przed końcem świata. Biblia wspomina też trochę o tym, co będzie się działo z ludźmi, którzy zostaną zabrani. Wielki tłum, którego nie można policzyć, posługujący się różnymi językami i będący z różnych narodów. Oni stali przed tronem i przed barankiem i mieli na sobie pełne białości szaty, a w dłoniach dzierżyli palmy. Krzyczeli o zbawieniu, które jest u ich Boga. To są te osoby, których szaty zostały odnowione we krwi baranka, a oni pochodzą z ucisku. Niektórzy uważają nawet, że masowe zabranie do nieba opisane w Biblii może być w jakiś sposób powiązane z pozaziemskimi istotami i tym, jak wiele osób twierdzi, że zostało zabrane na statki obcych. Czy ma to ze sobą związek? Czy istoty nazwane pozaziemskimi są stworzeniami duchowymi? A może Biblia opisuje tak naprawdę istoty pozaziemskie i to, jak pojawiali się na ziemi? Co do czasu, kiedy nastąpi to zabranie, to nawet Jezus mówił, że nie wie, kiedy koniec nastąpi. Jednak Biblia podaje znaki, które mają to poprzedzać, jak upadek wartości moralnych wśród ludzi, wojny i choroby. Biblia mówi też: będą znaki w gwiazdach, słońcu i księżycu, a ludzie będą pełni trwogi, gdy usłyszą huk morza. Polak nagrywa syrenę na plaży. Link do nagrania w opisie.